They're all gonna pay. Things are gonna get a lot better around here once I'm in charge. Yeah! Things are about to get awesome! High five! Or, you know, not. Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest Borderlands The Pre-Sequel, pierwszy odcinek z tej gry, do której mam dostęp już przed premierą, oczywiście bardzo fajnie, dlatego sobie mogę wcześniej nagrać, później wrzucić. Ogólnie powiem wam szczerze od razu, że nigdy w żadnego Borderlandsa nie grałem i nie miałem okazji, aczkolwiek oglądałem serię Uroka i Roya. No i fajnie wyglądała ta gra ogólnie, bardzo mi się spodobała. Jakoś mnie nie przekonała tak bardzo jak Battlefield, aczkolwiek stwierdziłem, że skoro teraz wyszedł ten The Pre-Sequel, warto byłoby zagrać, dlatego sobie tutaj już wybiorę. Nie będę wam ustawień pokazywał, mam tam na wysokich bodajże albo ultra, już nie pamiętam. Wezmę kontynuuj, ponieważ na początku jest wiele tam takie, wiadomo, przedstawienie firmy, że to 2K nagrało i taki tam scenka delikatna. Dlatego powiedzmy, że pominę to, przejdziemy od razu do... Dobra. Troszeczkę czułeś myszki za duża. Ale myślę, że to się nie będę skupiać. Ja, no trochę rzuca, nie? Aha, tutaj mam przejść. Jak widać, możecie zauważyć już, że trochę dziwnie się skacze, tak jakby... jak trochę w Titanfall, nie? Takie wrażenie jest. Gdzie ty jesteś? O, tutaj. Tu jest to, tutaj przyszliśmy. Aczkolwiek znajdujemy się na Księżycu, kochani. I dlatego właśnie... Dobra, tu jesteś, okej. No niestety gry mam po angielsku póki co. Z tego co tam patrzę, gdzieś jest polski język w plikach. Znaczy... Będę mówić po angielsku, ale napisy polskie. Ale nie wiedziałem, gdzie to ustawić. Place. Okej. Fajny klimacik ogólnie. Taka muzyczka. Please wait. Okej. Save me! Co to było w ogóle? Jak kucnąć? Na C, tak? Jesteś nas, dobra? Znaczy nie ogarniam się tutaj na C, wolałbym na Control, ale to już szczegół jest. Ale rzucasz! Dobra, podejdę bliżej, chyba będzie tak rozsądniej. Aczkolwiek moje umiejętności strzelania tutaj w tej grze to są po prostu... Dobra, tam widzimy, mogę z nożyka albo z czegoś rąbnąć tego typa. Dobra. Rozwalony tutaj. Teraz nie miałem jakiejś opcji, żeby walić z noża czy z czegoś tam. Nasz? Tak, nasz jesteś. Bo się już tu nie mogę przyzwyczaić. W Battlefield 4 tylko gram. Dobra, dostałeś. Strasznie rzuca. Nie wiem, czy to jest spowodowane przez ten księżyc. Dobra. Podlecę bliżej, będzie łatwiej zdjąć. Dobra. Rozwalony. Jeszcze jacyś są, dobra, tutaj. Jeszcze ktoś? O, tu jesteś. Dobra. Jak się z pięści wali? Tutaj coś, dobra, nie. Chyba nie. Dobra, tam jesteś? Już biegnę do ciebie. Ale nie, naprawdę, jeśli chodzi o silnik, a czy może nie silnik, tylko tyle, że sterowanie tutaj, strzelanie w ogóle bardzo, bardzo Titanfall, no jak najbardziej. Titanfall osobiście nie mam, aczkolwiek tutaj bardzo przypomina, skakanie takie, no już mówiłem, że to jest po prostu księżyc, to jest przejście z Borderlands, bodaj... Ale, odpaliłem się. Dawaj. Dobra, rozwaleni tutaj cieniaski. Please white. G, coś na G mam. Granat. Mogłem się domyślić, nie?
Coś na G, no granat. Granat, gdzie ty, a gdzie ty jesteś? To jakiś, mam przejść tędy, tak? Help! I got no idea who these asshole troops are or why they got a murder off in this base station, but they got me pinned! Pick him out! No nieźle nawalasz, jak assassin, tylko że bardziej... Uuuu. I co dalej? Ale... Mam go uratować zapewne? Założę się. To jest mój ziomek. Nie mogę go zabić, nie? Szkoda. Kurde, zapomniałem cały czas o tym kucaniu, bo to jest na C. I też ten celownik, który tak strasznie rzuca. No niestety 69... Nie mam amunicji! Co ja teraz zrobię? Ani granatu nie mam. Jakaś amunicja? Tylko pieniądze, na co mi pieniądze teraz? Ogólnie HP leci powoli, więc... Nie wiem, co nie znajdę. Nie wiem, jak cię uratować. Chyba zginę. Chyba tak. Nie wiem, jak się wali. No nie wiem. No czekaj, o opcję. I... Gameplay? To nie będzie. Keyboard. Tak, tutaj. CZRVG Sprint Web Shift O, jest no i broń inna. Może się uda. Chyba, że ktoś jest z tyłu, tak? Trzeba było tak od razu mówić, że jest broń inna, a ja głupi tutaj się męczę, szukam amunicji, czegokolwiek. Nie mam. No ale przyładuj. Dobra, kucam tutaj. Ja nie padam, ty padasz. Nie! W sensie, że co mam zrobić? A, B, C, D, Q... Nie! Nie wiedziałem, nie ogarnąłem teraz. Ale to moja wina, ponieważ amunicja, nie? What the hell? Jeszcze raz, wyczarujesz mnie. No i dzięki. Mam nadzieję, że amunicję mi też wyczarujesz. No coś tam niby mam, ale bardzo mało. Gdzie to? Dobrze idę? Tak, bo tu są ci nasi, tutaj walczyliśmy przed chwilą. A czy przed chwilą? Poprzednio walczyliśmy tutaj. A ci będą tam, muszę go ratować. Dobra. To lecimy, dawajcie mi go tutaj. Okej, tutaj już jest towarzystwo. Dobra, lecę na Hama. Gdzie jest reszta towarzystwa? Tu będziecie po lewo, tam jeszcze... Nie, to jest lepsza broń na bliski dystans. Dobra, lecimy. Kogoś się rozwaliłem? Chyba mogę coś podnieść z tego, co... Albo już znikło może. Dostałem. Ale nie, tak się nie bawimy. Ja tam... No ale celuje, po prostu celuje kobieta.
Ale się nauczę, spoko, dam radę. Rozwalony. Tutaj, jeszcze gdzie jesteście? Tam gdzie jest. Jak dziewczyna celowałem teraz. Nie, no ta myszka jest taka strasznie, czy myszka, no czułość mam tutaj. Mega do bani. Dobra, shotgun. Dobra, pięknie. I o to chodziło mi. Tak mieliście... Coś jeszcze? Dobra, apteczka jakaś tutaj leżała, coś jeszcze, 90 HP mam tutaj, chyba maksymalna ilość, nie? Ja mogę sobie zmienić, czekajcie, keyboard, tak, na, tak, lew. Od razu lepiej, o, jak miło, jak miło. Ha, czyli muszę cię uleczyć, dobra. Spoko. Oferuję ci swoją pomoc. Jeszcze sobie czułość, mogę? No może trochę lepiej, ale nie jestem przekonany. Co do tego? Dobra, dobra, dosyć tego gadania. Ja się, moi drodzy, z wami żegnam w dzisiejszym odcinku. Bo to byłoby na tyle. Jak widzicie, uratowaliśmy Jacka. Więc ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć!